Rozmawiamy z wicemarszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Panie marszałku, zakończyło się kolejne posiedzenie Senatu 8 kadencji. Co było ważnego podczas tego posiedzenia i co ważnego dla klubu senatorów Prawa i Sprawiedliwości się wydarzyło w ostatnich dniach? No dla nas najważniejsze to poszerzenie naszego klubu. Mamy w tej chwili 30 senatorów. Bardzo cieszymy się. Wszyscy senatorowie bardzo serdecznie przyjęli nowego senatora, pana ministra Bolesława Piechę. Mamy w tej chwili klub powiększony, zdolny do podpisywania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, a ponieważ mamy dobrych prawników, doświadczonych i profesorów, i praktyków, więc na pewno będziemy korzystali z takich możliwości i będziemy poszukiwać możliwości zgłaszania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo serdecznie przyjęliśmy najpierw na klubie pana ministra Bolesława Piechę. Później gratulowaliśmy mu po złożeniu ślubowania. Był jeszcze tydzień temu posłem, jest już senatorem. Bardzo cieszymy się. Jest to poszerzenie naszego klubu, ale przede wszystkim wymiar polityczny. Jest to przełamanie złej pasy, czy niedobrej pasy. Mieliśmy kilka sukcesów w wyborach samorządowych i ten sukces pana ministra, ale również i nas, Prawa i Sprawiedliwości, i prezesa Jarosława Kaczyńskiego i wszystkich tych, którzy się tam zaangażowali. Bardzo wielu nas senatorów i bardzo wielu posłów było na klubie wyjazdowym w Rybniku. Robiliśmy kampanię panu ministrowi Piesze i ja miałem takie przeczucie, że wygra te wybory, ale nie wiedziałem, że wygra aż w tak dobrym wynikiem. No jednak mamy 10% więcej od Platformy Obywatelskiej. O tym musimy mówić, musimy się tym chwalić, musimy o tym pamiętać, no ale musimy przede wszystkim pracować, żeby te 10% utrzymać w wyborach w 2015, a być może wcześniej, bo ja ciągle powtarzam, że być może wydarzy się jakaś sytuacja polityczna, która przyspieszy wybory. 10% więcej od Platformy, ale w okręgu, w którym od zawsze wygrywała właśnie Platforma. Platforma, także to skok jest ponad 10%. Można powiedzieć o 15-20% wzroście naszego poparcia. Więc to jest niezwykle dobry wynik. Jest to dobry wynik i dobry nasz wynik Prawa i Sprawiedliwości, ale też i dobry wynik pana ministra Piechy. Jest świetnym fachowcem, bardzo cenionym fachowcem. Byłem w jego powiecie, rozdawałem ulotki, rozmawiałem z ludźmi. Były różne reakcje, ale większość reakcji była bardzo życzliwa, bardzo dobra i bardzo dobrze oceniająca nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale również i pana ministra Bolesława Piechę. A czy już wiadomo, w jakich komisjach zasiądzie? Już wiadomo, to już się dziś tak skończyło, skończyliśmy już posiedzenie i pan minister Piecha, no oczywiście będzie w Komisji Zdrowia, no bo to jest zupełnie naturalne. No i w drugiej Komisji Ustawodawczej. Tą komisję wybrał dlatego, że chce pracować nad ustawami takimi kompleksowymi. Chce pracować nad tymi ustawami. Też tak będziemy robić. Zrobimy już kilka ustaw, które gdzieś tam utkwiły w zamrażalce sejmowej, czy gdzieś w podkomisjach. Będziemy próbowali również wprowadzać przez Senat. No to są dobre, potrzebne bardzo ustawy. Jedna z tych ustaw to ustawa o sieci szpitali. Także takim marzeniem pana ministra Piechy jest to, abyśmy mogli pracować w Komisji Ustawodawczej nad świetną, dobrą i bardzo potrzebną w systemie ochrony zdrowia ustawą o sieci szpitali. Niezwykle potrzebną. My tą ustawę mieliśmy już przygotowaną w dużej mierze w 2007 roku. No niestety pani minister Ewa Kopacz wszystkie nasze projekty, które pozostawiliśmy jej w szufladach, wyrzuciła, zmarnowała naprawdę kawał dobrej roboty. Mieliśmy również o koszyk świadczeń gwarantowanych, olbrzymią, świetnie przygotowaną ustawę i ta ustawa niestety również została wyrzucona do kosza. Trzeba powiedzieć, że tamta ustawa, o której mówię, była dosyć drogą ustawą, bo zatrudniliśmy wszystkich konsultantów krajowych i naprawdę bardzo wiele pracy włożyli. No i szkoda tej pracy, ta praca została zmarnowana. Mówi pan o
takiej serii zwycięstw Prawa i Sprawiedliwości. Był jeden z kandydatów na wójta, wygrał tak. pan burmistrza, wygrał pan minister Piecha. Pan jest wciąż szefem klubu mniejszościowego w Senacie, wicemarszałkiem grupy posłów, których jest w tej chwili 30. Senatorów. Senatorów, 30. Tak, no ich jest 62, także w tej kadencji nie sądzę, żebyśmy mogli to zmienić. A ja chyba mam tą kolejną kadencję. Ale w kolejnej kadencji to jestem przekonany, że nas będzie większość. Ja jestem przekonany, że gdyby wybory odbyły się dziś, jutro, pojutrze, to byśmy wygrali te wybory. No zresztą Platforma Obywatelska widać, jeśli przypomina wniosek do Trybunału Stanu skierowany przeciwko premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, to wiadomo, że coś się u nich dzieje, że się psuje w Platformie Obywatelskiej, że spadają sondaże. Ostatni sondaż wyraźnie pokazał 29 Prawo i Sprawiedliwość, 28 Platforma Obywatelska, więc nawet w tych sondażach, w tych oficjalnych sondażach no, mamy dobry wynik. No więc to świadczy o tym, że nasza praca tych ludzi, którzy jeżdżą do Polski powiatowej, do Polski gminnej, daje dobre efekty. I to widać również na spotkaniach. To widać, bo na spotkaniu, na którym ostatnio byłem w Szydłowcu, Szydłowiec, zresztą pan premier Jarosław Kaczyński nazwał bardzo słusznie Szydłowiec stolicą bezrobocia, bo w tych statystykach przoduje, ma ponad 37%, 36 czy 37% bezrobocia. Szydłowca pochodzi też pani minister Kopacz. Pani minister Ewa Kopacz pochodzi, tak, z mojego okręgu wyborczego, bo to był mój okręg wyborczy i tak, ona stamtąd pochodzi. No jest to jakiś taki symptom, jakiś taki symboliczny, prawda? Druga osoba w państwie pochodzi, jest wybierana już po raz trzeci albo czwarty, po raz czwarty posłem. Tak, pani poseł marszałek Ewa Kopacz jest po raz czwarty posłem, no a nie potrafi i nie może, pomimo tego, że Platforma rządzi tyle lat, zmienić tego. W dalszym ciągu od wielu, wielu lat Szydłowiec jest w czołówce powiatów w skali bezrobocia. No i tego nie może zmienić, nie udaje jej się. Przejdźmy na chwilę do tego, co pana jako wicemarszałka Senatu interesuje najbardziej. Mamy perspektywę kolejnych posiedzeń. Wiemy, że na następnym posiedzeniu prawdopodobnie będzie dyskutowana ustawa deregulacyjna. Na co innego jeszcze by pan zwrócił uwagę w tych senackich pracach, co będzie w najbliższym czasie? To znaczy, może bym wrócił jeszcze do tego posiedzenia, bo to na tym posiedzeniu pytał się pan, co było istotne, ważne, radość, duża radość sukcesu. Ale był jeden punkt, który wzbudził duże emocje, duże zainteresowanie i dużą naszą aktywność. Była to informacja rządu i informacja ministra spraw zagranicznych dotycząca pomocy Polakom i Polonii mieszkającym za granicą, czyli Polonii i Polakom mieszkającym za granicą. Był pan minister Radosław Sikorski, przedstawił bardzo, bardzo starannie swoje sprawozdanie. No ale niestety w tym dniu doszło do dymisji głównego wiceministra odpowiedzialnego za pomoc skierowaną do Polonii i do Polaków mieszkających za granicą. Pan Cisek został zdymisjonowany. No świadczy to o tym, że ta pomoc jest prowadzona źle. My sprzeciwialiśmy się zmianie finansowania tej pomocy. Jak pamiętacie państwo, jak pan pamięta, to tym zajmował się Senat. Senat miał swoje doświadczenie, Senat miał swoje sukcesy. Pewno, że nie robił tego idealnie i na pewno były jakieś potknięcia, jakieś pomyłki, jakieś niedociągnięcia. Zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast należało zmieniać formę wydawania tych pieniędzy, sposób wydawania tych pieniędzy, a nie zmieniać całą strukturę wydawania tych środków. Polonia czeka na te pieniądze i niestety miało być lepiej, szybciej, bardziej sprawiedliwie, bardziej transparentnie, a niestety jest wolniej, nie wiadomo w jaki sposób. Dostają podmioty, które tworzyły się 2-3 dni czy 2-3 tygodnie przed konkursem. Jest bardzo dużo zastrzeżeń do skuteczności wydawania pieniędzy.
I mam nadzieję, właściwie mam już pewność, że w naszym programie Prawa i Sprawiedliwości będzie powrót. Powrót tych środków do Senatu. No i jak wygramy wybory, a jestem przekonany, że wygramy, to Senat będzie się tym zajmował. Ma Senat bardzo dobre doświadczenia, olbrzymią wiedzę przede wszystkim, bo tu pracują ludzie, którzy już tym zajmowali się od wielu, wielu lat, a w tej chwili w ministerstwie zajmowali się tym ludzie, którzy robili to w sposób amatorski i pieniądze z opóźnieniem trafiają nie tam, gdzie powinny trafiać według nas. I wczoraj ta debata, dyskusja pokazała, że pan minister Sikorski kilkakrotnie zdenerwował się, kilkakrotnie udało nam się wyprowadzić go z równowagi, ale myślę, że sam dostrzegł, że ten sposób wydawania pieniędzy jest zły, jest niedobry. Ja jestem przekonany, że wyszedł z naszego posiedzenia, z takim poczuciem niedobrze spełnionego obowiązku. My jesteśmy zadowoleni z tej dyskusji. Minister Sikorski powiedział, że będzie co roku nam przedstawiał sprawozdanie. Na pewno będziemy bardzo wnikliwie to sprawdzać, kontrolować. Będziemy pisali w tej chwili bardzo dużo oświadczeń, bo w kilku miejscach mówił nieprawdę, więc to nieprawdę będziemy chcieli w naszych oświadczeniach pokazać i będziemy kierować wiele oświadczeń do ministra spraw zagranicznych i będziemy punktować te jego nieprawdziwe wypowiedzi.